Trwa ogólnopolski strajk nauczycieli, nie inaczej jest w Sanoku. Ta data zbiegła się z przeprowadzanymi ostatni raz już egzaminami gimnazjalnymi. Co sanoczanie sądzą o takiej formie protestu? Myślę, że należy im się ta podwyżka, pomimo, bo ciężka praca z dziećmi. Ja tak myślę, że po prostu należy im się. No nie jestem zorientowany zbytnio w temacie, ale z tego, co każda grupa społeczna się dopomina jakiejś podwyżki. A czy jestem za, no po prostu nie jestem zbytnio zorientowany w temacie. Mam córkę, która uczy w ogólniaku w Krakowie, ma 3 fakultety i na rękę bierze 3000, więc nie dyskutujmy o niczym. Bo skończyła fizykę, matematykę, teraz jeszcze kolejno i nie ma o czym nawet dyskutować. Każdy chyba ma prawo walczyć o swoje prawa, jak nauczyciele tak mało zarabiają, a nasz rząd kochany chwali się, że rządzi jak przysłowiowe, że jak trudno nawet określenie znaleźć, to ja popieram absolutnie. Mnie to bezpośrednio nie tyczy, no bo moje dzieci wiadomo, ani wnuki póki co nie zdają żadnych egzaminów, ale jak jest tak dobrze, to każdemu powinno być lepiej. Ja myślę, że mogliby się powstrzymać na razie z tymi strajkami, żeby dzieci mogły pozdawać te egzaminy. To właśnie taki kiepski moment trochę można by było... Ale to jest taki moment, kiedy rząd jest przyciśnięty do ściany, może wtedy coś myślą, że coś więcej zyskają. Czyli sądzi pani, że dobrze, że walczą o swoje prawa? Wie pani, ja mam 1100 zł emerytury, a oni chcą jednorazowo dostać 1000 zł podwyżki. No trochę dużo. Rząd daje ile może, więc trzeba się też liczyć z możliwościami, prawda? To jak strajkują, to niech strajkują. A dobrze czy niedobrze? No trochę źle, bo dzieci w domu siedzą, nie mają im co robić. Nie? Tak my mamy trochę urwanie głowy, bo musimy siedzieć z tymi dziećmi. Nie? To jest najgorsze. Ciężką pracę mają, no to im się wszystko należy, nie? To niech strajkują, nie? Jak najlepiej. Słusznie, że strajkują. Są poniżani przez obecne władze. No i poprzednie też. A podwyżka, ten 1000 zł, to dużo, mało? Jak ogólnie to jest w miarę możliwe. W miarę możliwe, tak żeby dojść do minimum krajowego. Niepotrzebne. Akurat oni mają najwięcej wolnego, oni nie powinni strajkować. Tak jak słyszę, dzisiaj tylko w 3 szkołach ponoć jakieś niejasności jak odnośnie tych egzaminów. Nauczyciele jako grupa taka raczej prospołeczna, to zdaje sobie sprawę z tego, że taka sytuacja no nie jest codzienna i w każdym razie jak chodzi o dzieci, no to się zachowują w porządku. Jestem za. Jak najbardziej uważam, że nauczyciele zarabiają stanowczo za mało i popieram. Co prawda nie mam dzieci, ale słuchałam wypowiedzi i młodzieży, i nauczycieli z różnych stron, nie tylko Związku Nauczycielstwa Polskiego, i uważam, że powinni. I wykorzystać ten moment teraz i trwać w tym do końca. A moment, że są egzaminy teraz zaplanowane w harmonogramie, fortunny, niefortunny? No, to troszeczkę niefortunny, bo jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to jest dla nich stresujące na pewno, ale z drugiej strony, jeśli by przerwali, no nie wiem. Że mogłoby się nie udać później. Tak. To znaczy ci, którzy biorą udział w egzaminach, jak najbardziej, to są osoby emeryci czy tam katecheci, chociaż nie wiem, czy są odpowiednio przygotowani, ale to jest ich wybór i wybór dyrektorów, ale strajk jak najbardziej. Podwyżka się należy, ale... No, oni mają stale podwyżki, to trochę były podwyżki takie. Może Kaczyńskiego na to nie stać. Nie wiem. Nie mogę o tym sądzić, bo nie wiem sama. Moje zdanie jest takie, że powinni wrócić do pracy i się zastanowić nad tym, co czynią. Jeśli ktoś ma na względzie dobro dzieci, dobro tego kraju, to powinien naprawdę wiedzieć, co robi. A jeśli ktoś tego nie wie, to znaczy, że tego nie ma na względzie. Protestują, bo mają jakieś do tego powody. Te niskie zarobki jednak w porównaniu do średniej krajowej, do zarobków nauczycieli w innych państwach, jednak coś mówią. Z drugiej strony no w takim czasie dosyć nietrafionym, bo trwają egzaminy. Czas taki, w których no nawet dzieci w szkołach są dosyć zestresowane i to chyba atmosfery nie polepsza.